Jaki są silny, jak jestem silny, kiedy On ma drży. Gdy On mnie trzyma. Jaki są słabni, jak jestem kiedy zamknie mnie Jego ruka. Kiedy odejdę z Jego rąk. To są ty, pre których przyszedł Pan Jezus. Do tych przyszedł Pan Jezus. Wiesz, jak to postać przed Panem. Czy potrafisz tak stać przed Panem? Zawisławi na Panu. Być zależna od Pana. Zawisły na Bogu. Zależny od Boga. Albo si geroj, ty si pomógł, ty si schopny, ty to dokażesz. Albo mówić, to ja potrafię, jestem w stanie. A wy widzicie brata Barkociego stać. Jak widzicie brata Aleksandra, jak stoi. Wiedzcie, że preto tu stoi. Wiedzcie, że dlatego tu stoi. Lebo ma drży jego łaskawa ruka. Że, ponieważ trzyma mnie jego łaskawa ręka. A ona mi ma was sił. A ta ręka daje mi siłę. Retyk to przyszedł Pan Jezus. I do tych przyszedł Pan Jezus. Si aj ty złamany? Czy ty jesteś złamany? Alebo si dokażesz wyriešiť problémy. Alebo potrafisz sam rozwiązać swoje problemy. Widzisz. Czy widzisz? Aki je rozdiel? Jaka jest różnica? Ale wszyscy jesteśmy jako trawa. Ale wszyscy jesteśmy jak trawa. Dnes si schopný. Dzisiaj potrafisz. A zajtra cię podkosi. A jutro ktoś cię skosi. A jednoducho len Božia milosť ťa zachová. I po prostu tylko Boża łaska. To są ci, którzy są zlomeni sercem. I to są ci złamani sercu. Jedna matka. Wychowywała swoje dzieci. Jedna mama wychowała swoje dzieci. Wszystko dawała do tego. I wszystko dawała. Była wdowa. Była wdową. A dzieci chciały studiować. A dzieci chciały studiować. Wodnie w nocy pracowała. Więc pracowała dzień i noc. Nigdy się nie wiedziała wyspać. Nie miała wystarczająco snu. Pretože musela neskoro líhať. A ponieważ musela się późno kłaść. A sa včasu ráno stávala. I wcześniej ráno wstawała. Aby všetko stíhala. Aby všetko zdążyć zrobić. Aby deti mali peniažky na štúdium. By deti miały pieniądze na studia. A deti vyštudovali. A deti skončili školu. Všetci vyštudovali lekárske univerzity. Všetky skončili univerzitet medyczny. A ona zostarala. A ona... Była coraz starsza. Była zosłabiona starynka. Była już starszą babcią. A potrzebowała pomoc. Potrzebowała pomocy. A teraz mówi, dzieci moje, ja już nie władzę ani na nogach stać. Potrzebuję waszą pomoc. I powiedziała do dzieci, potrzebuję waszej pomocy, bo już nie potrafię, nie potrafię stać o własnych nogach. Prosi jedno dziecię, możesz ma zobrać k sobie. I zapytała jedno dziecko, czy możesz mnie wziąć do siebie? A mówi, mama, nie mogę cię zobrać, lebo ja teraz robię atestację. Nie mogę cię teraz wziąć, ponieważ mam już samo jeszcze jakieś egzaminy. Druga mówi, ja zachystałam, zase jeszcze len teraz zaczynam robić atestację. A drugi mówi, a ja dopiero teraz zaczynam się przygotowywać. A trzecie mówi, mama, jednoducho mamy ciężkości. A trzecie powiedziało, mamo, mamy trudności. Nie możemy cię wziąć. Nie możemy cię wziąć. Ale ten syn mówi, jeszcze mama, spal si rzeczy. A ten syn powiedział, mamo, spakuj swoje rzeczy. A pójdziesz na wyszetrenie. A weźmiemy cię na badanie. Potrwa to niekoľko dni. Będzie to trwało kilka dni. A wybawili jej miasto w starownicy. I zabrali ją do domu starców. A ona si tak zložila tie svoje veci tam. I ona položila tam svoje rzeczy. A povedali jej, tu si položte do tej skrini, tu budete v tejto miestnosti. I povedano jej, weźcie svoje rzeczy, položte tutaj do tej szafy, tu będzie vaše miejsce. A hovorí, nie, ja si to nerozložím, to ja tu budem krátko. Syn mi povedal, že tu len nakrátko bude. Ona povedala, nie, ja tu nie będę tego rozkładać, to będzie tylko kilka dni, tak mi syn powiedział. Kým ma vyšetria. Dopóki mnie nie zbadają. A hovorí, nie, vy tu budete bývať. Nie, vy tu będziecie mieszkać. A nie,
Prečo by som ja tu býval? Ja mám svoje deti, ja mám kde meškať. Áno, povedala, ale dlaczego? Ja mám svoje deti, ja mám kde meškať. A hovorí, tak ju nechali. I tak zostavili ju. A hovorí, nie, vy tu budete bývať. Ale hovorí, vy tu budete meškať. A ona čakala deti. A ona čakala na svoje deti. A deti neprichádzali. A deti neprichodili. A na Vianoce prišla správa. I na Vianoce prišla vedomosť. Že mamička zomrela. Že mama umarla. Jej srdce nevydržalo. Jej srdce toho nevytrzymalo. Zlomené srdce. Zlomené srdce. Koľko matiek? Jak wiele matek. Koľko otcov? Jak wielu ojców. Koľko ľudských srdc je zlomených? Jak wielu ľudských srdc je zlomaných. Kto pôjde? Kto pôjde? Na kom je Duch Boží? Na kým je Duch Boží? Nad kým je ruka Pánova? Nad kým je ruka Pánova? Kto nám pôjde? Kto tam pôjde? Kto bude uzdravať týchto zlomených srdcov? Kto bude uzdraviať tých zlomených srdcov? Kto dá beznádejný nádej? Kto dá nádej tým, ktorí... Kto obvesený smutné srdcia? Ktorí nemajú, kto ich poteší? Kto je ten, kto má srdce, aby zotieral slzy z očí? Kto má srdce, aby otierať slzy z očí? Nemáš čas. Nemáš čas? Musíš hrabať do deravého vreca. Musíš zarábiať do deravého vorka. Nerob to. Nerob tak. Poď v Pánu. Poď v Pánu. A povedz Pánu. I povedz Pánu. Tvoj duch je nado mnou. Tvoj duch je nade mnou. Ja chcem vidieť tvojimi očami. Ja chcem vidieť tvojimi očami. Chcem počúvať tvojimi ušami. I chcem slúchať tvojimi ušami. A chcem milovať tvojim srdcom. I chcem milovať tvojim srdcem. Tu som, Pane. Tu jestem, Pane. Pošli mňa. Pošli mňa. Pozrite sa, čo robí Pálko. Zrúbte, spúšte, co robí Pálko. Robí si len svoju robotu. Vykonuje tylko svoju prácu. Ale si všíma tie zlomené srdcia. Ale zauvažuje tie zlomené srdca. Brat Pálko, robíš len to, čo povedal Pán Ježiš. Bratie Pálko, robíš tylko to, co povedal Pán Ježiš. Ale my to môžeme robiť všetci. Ale my to môžeme robiť všetci. Všetci máme srdcia. Bo všetci máme srdca. Všetci môžeme mať súcit s tými druhými. Všetci môžeme spúčuť s druhým. A môžeme ľudí vovádzať do kráľovstva Božieho. I môžeme ľudí vprovádzať do kráľovstva Božieho. Týmto zlomeným srdcom vás nebudú posielať preč. Či se zlomenými srdcami neodešlo vás preč? Ale oni vás vypočujú. Ale vás vyslúhajú. A keď nebudete si hľadať svojho vlastného, a keď nebudete šukať vlastného, tak oni vás príjmú. Oni vás príjmú. Teda príjmú vás chudobný. Príjmú vás bodzy. A príjmú vás so zlomeným srdcom. Či se zlomeným srdcem. Pozrieme sa ďalší. Spúšme na ďalších. Ku komu je Pán Ježiš poslaný? Do koho je Pán poslaný? Vyhlásiť zajacom prepustenie. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. V týchto dňoch prišla jedna matka za mnou. V tých dňoch prišla jedna matka do mňa. Že jej syn má Downov syndrom. Mówiąc, že jej syn má chorobe Downa. Urobila okolo 500 kilometrov. Přijechal okolo 500 kilometrov. Aby som sa mohol za neho modliť. Aby mohol sa o neho modliť. Keď som sa na neho díval, i keď na neho patrzyłem, videl som, ako je poviazaný. Videl, jak bardzo jest związany. Počas zhromaždenia tam bola s ním a chlapec vyrušoval. Počas zhromaždenia ten chlapec przeszkadzal. A bolo vidieť, že je nespokojný. I bolo vidieť, že je nespokojný. A že je zajatý. Že je... Je zajatý. Zajatý. Związany. Związany. Po skončení zhromaždenia... Po zakončeniu zhromaždenia... Som sa modlil s týmto chlapcom. Modlím sa s týmto. Zvestoval som mu Pána Ježiša. Zvestoval mu Pána Ježiša. A on prijal Pána Ježiša do svojho srdca. A on prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Chlapec s Downovým syndromom. Chlapec s syndromom Downa. Ťažko bolo s ním. Bolo to s ním ťažké.
On prijal Pána Ježiša. On prijal Pána Jezusa. Zvestoval som mu odpustenie vín. Zvestoval mu odpuštenie jeho vín. Pomazal som ho olejom. Pomazal ho olejom. Prikázal som tým mociam temna, ktoré ho viažu, aby odstúpili. Nakázal mocom temna, ktoré ho viazal, aby odstúpili. Vyhlásil som mu vyslobodenie a uzdravenie. Opušil mu voľnosť i uzdravenie. A spýtal som sa ho. I spýtalom sa ho. Prijímaš to, čo ti zvestujem? Čo prijímuješ to, čo ti zvestujem? Veríš tomu? Čo vieš tomu? A chlapec začal rozmýšľať. A chlapec začal rozmýšľať. Ale čo treba na tým rozmýšľať? A ja tak myslel, o čom ty tu myšleť? Ale som tak trpezlivo čakal. Ale čakám cierpliwie. Pozrel na mňa. Spojrzał na mnie. A hovorí, a vieš čo? I mówi, no vieš? Ja radšej verím. Ja radšej vieža. Chlapec s Downovým syndromom hovorí, ja radšej verím. Ten chlapec s tým syndromom. On si rozmyslel. On si zastanul. V tej chvíli. Že ak nebude veriť. Že ak nebude vieržiť. On bude v zajatí. Bude ďalej viežne. A keď on uverí. A kdy uvieži. V tej slobode. Bude voľnosť. Že to bude pre neho veľká výhoda. Že to bude dla neho veľa lepšie. A hovorí, vieš čo? I mówi, vieš co? Radšej verím. Radšej vieža. Jasne. V momente mi slzy vošli do očí. V takým momente doslovne, Sláva ti Bože. Chvála ti Bože. Toto ty konáš v srdci tohoto dieťaťa. Ty činíš v srdcu tohoto chlapca. A hovorím tomuto chlapcovi. I mluví tomu chlapcu. O mesiac budem slúžiť na inom mieste. Za mesiac budem slúžiť v inom mieste. A ty prídeš aj so svojou mamičkou tam. A ty prídeš so svojou mamou i tam. A tam sa budem za teba modliť. I tam budem sa modliť za tebe. Ale za ten mesiac ti dám domácu úlohu. Ale přes ten mesiac budeš mal zadanie domové. Naučíš sa dve piesne na spameť. I naučíš sa dvoch piesní na pamäť. A naučíš sa s jedným prstom zahrať toto na syntetizátore. I naučíš sa to grať jedným palcem na syntetizátore. Pienenie takým. Áno. A bolo vidieť aj na ňom, aj na matke, že boli takí zaskočení, že čo ja od nich chcem. I zarovno chlapec, jak jeho mama boli zaskočení tým mojom prosbom. A potom, viete, treba vedieť, že otec od nich odišiel už 6 rokov. A treba ešte vedieť o tom, že otec odšiel do tej rodiny 6 let včesný. Tá matka sama sa trápila s týmto dieťaťom. Mama sama nedávala sa vyrade s tým detským. A teraz dali vedieť tomu otcovi, že brat Barkovci bude tam a tam kázať a nás tam pozval. I dali takú informáciu tomu ojcu, že brat Barkovci bude slúžil v tým mieste, v tom čase. A chceš, poď ho vypočuť. Jak chceš, přijď, go poslúchaj. A ja som v sobotu večer vypočúval, ako ten chlapec krásne, jedným prstom krásne zahral pieseň a spieval. Keď Duch Boží ma naplní, jak Dávid spievať chcem. Chválim Pána. A on chválil Pána vlastne v sobotný večer i spieval, i jedným palcem gral, jak Dávid, vyplnený Duchom Pánským, tak i ja chcem sláviť, chváliť Pána. A tak nadšene krásne spieval. A tak pekne spieval. Objal som ho. Objelem go. A on bol tak šťastný ten chlapec. Tak šťastlivý. A hovorí mu, vieš čo? I mluví, vieš co? Zajtra bude zhromaždenie. Jutro bude tež také usluga. A ty pred mojou službou budeš spievať. Toto zaspievaš a zahráš. A ty to zaspievaš i to zahráš pred mojim kazaniem. Hovorím, dobre. I mluví, dobře? Dobre. Poďom tak, dobře. A na druhý deň jeho otec sedel vzadu. Na druhý deň jeho otec sedel z tyľu. Matka vpredu. Mama z předu. A on, chlapec, hral. A on hral. A jeho otcovi tiekli slzy. A jeho otcu letali lze. Po skončení zhromaždenia. I po skončení zhromadzenia. Prišiel a prosil svoju rodinu o odpustenie. Čo? I prosil svoju rodinu o prebačenie. Vrátil sa k svojej rodine. Vrútil sa do tej rodiny. A oni oslavili Boha. A oni chválili Boha. A teraz má ďalšiu úlohu. I teraz má ďalšie zadanie. 14. čerpca. Máme sa znovu stretnúť na inom mieste. Máme sa spotkať znovu v inom mieste. A už so 4 prstami bude hrať chlapec. A majú už hrať s 4 palcami. Dobrý je Pán. No, dobrý je Pán. Aleluja. A matka povedala, že takú radosť má ten chlapec. I
mama powiedziała, że ten chłopiec ma taką radość, że nie wie zasnąć wieczór, lebo chwali Boga. Że nie potrafi aż zasnąć wieczorem, ponieważ chwali Boga. Chłopiec z Downowym syndromem. Chłopiec z syndromem Downa. Ale czym dalej, tym mniej widzieć już ten Downowy syndrom. Ale im dalej, tym coraz mniej widzieć ten syndrom. Aleluja. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Pan przyszedł do zajatych. Pan przyszedł do uciśnionych. A my możemy służyć tym do zajatym. I możemy służyć tym jeńcom. Powiem wam inny przykład. Powiem wam inną historię. Przyszła, to wszystko jest w krótkiej minulosti. To wszystko się działo w krótkiej przeszłości. Przyszli rodzice, którzy donieśli trójrocznego chłopczyka. Przyszli rodzice, którzy z sobą mieli trzyletniego chłopczyka. A konstatowali tam ciężki autyzm. Tam rozpoznawano ciężki autyzm. Chłopczyk był niemi. Chłopiec nie mówił. A posadli. I no był związany. Związany. Demonicznie związany. Demonicznie. A kiedy go przyniesli rodzice, on chytił w momencie, jak opuścili, chytił obrus, a strwał tole wszystko, co było na stole, wszystko zarozbił. I w momencie, kiedy tylko rodzice go przynieśli, on chwycił obrus ze stołu, ściągnął i wszystko, co było na tym stole. Także nie dało się tego chłopca ani na moment puścić. Nie można było go ani na chwilę puścić. A ty to rodzice przyszli, aby są samodli za to dziecko. A ci rodzice prosili modlić się o to dziecko. A ja sam widział, że ten to chłopiec jest zajaty. A widziałem, że on jest związany demonicznie. A on nie wiedział nic mówić, on tam dźwięki jako zwiera. A proste nieartykulowatelne dźwięki wydawał ze sobą. A on nie potrafił mówić, wydawał tylko zwierzęce dźwięki. A w momencie wszystko niczył, jako mu puścili ruki, w momencie wszystko lama, a niczył. I wszystko to, jeśli miał tylko był puszczony, to wszystko brał do rąk i łamał i niszczył. A potem są sam modlił za to dziecko. I modliłem się o to dziecko. A to dziecko sami krótiło pod ruką, jako had. I ono się tak kręciło pod moją ręką, jak wąż. Wrzeskało, jako zwiera, które dzieru, z kożę dzieru, tak. Tak wrzeskał. I tak wrzeszczało, jakby je obrywano ze skóry. Nieartykulowatelne dźwięki z niej. Były to takie dźwięki nieartykułowane. A kiedy skończył modlitwę? I kiedy skończyłem modlitwę? Nic nie było widzieć. Nic nie było widać. Mówiłem rodzicom, przyjdziecie o miesiąc. Powiedziałem rodzicom, przyjdźcie za miesiąc. Zase będę modlić za waszego syna. Znów będę się modlić waszego syna. A kiedy przyszli rodzice o miesiąc? I kiedy oni przyszli za miesiąc? Pytam za matki. Pytam się matki. Jest jaki rozdział od tego momentu, jako przed tym, niż on się modlił, a teraz jest jaki rozdział od tego? Czy jest jakaś różnica między tym czasem, przed modlitwą i po? Widzicie, a są taki maliczki rozdział. Czy widzicie chociaż taki małą różnicę? A matka mówi, brat Aleksander, może ci z całą odpowiedzialnością powiedzieć jako matka? A bracie Aleksandrze, mogę ci z całą odpowiedzialnością jako matka powiedzieć, że nie wielki, ale mały rozdział je widzi. Że nie widzę dużej różnicy, ale mało. Lebo nikt to dziecko tak nie przyjma, jako się ją przyjma. Ponieważ nikt tego dziecka tak nie obserwuje jak ja. Rozradowało się moje serce. Rozradowało się moje serce. A mówię, mamiczka. I powiedziałam, mamusiu. Kiedy widziała takie małe, taki mały rozdział. Widziałaś taką małą różnicę. Mam dobrą sprawę dla ciebie. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Będziesz widzieć wielkie rzeczy Boże. Będziesz widzieć wielkie rzeczy Boże. Aleluja. A za sąca modlił drugi raz za tego chłopca. To iste za zopakował. I drugi raz się modliłem o tego chłopca i tak samo się zwijał się pod moją ruką jako had. Kriekał jako zwiera. Dalej się wiercił, wił jako wąż i wydawał takie zwierzęce dźwięki. A potem co, skończył modlitwę. I gdy skończyłem modlitwę. Oddał som mu matkę. Oddałem go matce. A oni odchádzali, obliekali si kabát. A oni ubierali się i odchodzili. Było to teraz zimę. Było to przez zimę. A matka, kiedy si obierała kabát, tak ho pustił. I matka, kiedy wkładała ten płaszcz, puściła go. Chłopiec odbiegł. Chłopiec odbiegł. Przyszedł do mojej Zuzki do kuchni. Przyszedł do mojej małżonki do kuchni. A Zuzka mu mówi, a co ty tu robisz? A Zuzka mu mówi do niego, a co ty tu robisz? A on na nią spustił taką sproszku słów, niezrozumitelnych słów, ale słowa. A on tak zaczął do niej mówić
słowami, których nie zrozumiała, ale... Ako keby w językoch rozprával o nie. Tak, jakby w językach tak mówił. Ale ja som to nepočul. Ja tego nie słyszałam. Kiedy oni odeszli... Moja žena užasnutá príde za mnou a hovorí, tatínko. Moja žena przychodzi do mnie i mówi... Ale to dieťa bolo nemé. To dziecko było nieme. Ale zvuky vydávalo však. A vydávalo jedynie dźwięki. Ale áno, však. Tak, tak bolo. Ešte stále tak aj sa choval. A hovorí, prišiel do kuchyni. Ona mówi, prišiel do kuchyni. A začal na mňa hovoriť. I začal do mňa hovoriť. A hovoril a hovoril, nikto mu nerozumel. Nikto mu nerozumel. Ale hovoril. Ale mówił. O, hovorí, už prichádza veľké požehnanie. Tak, prichádza veľké blahoslavenstvo. A poviem vám po šiestej modlitbe. Poviem vám po šiestej modlitbe. Chlapčekovi netreba ruku držať. Chlapcu netreba držať ruky. Sedí pri svojej matke. Sedí pri svojej matce. Počúva, čo brat Alexander káže. Co Alexander mluví. On páľa nohami. I máha nogami. Usmiecha sa na mňa. Usmiecha sa do mňa. A začína hovoriť. I začína mluviť. Nemé dieťa. Nemé decko. Bol zajatý. Bol związany. A Pan Jezus hovorí, prišiel som vyhlásiť zajatým slobodu. A Pan Jezus przyszedł, by ogłosić jeńcom wolność. V týchto dniach som sa modlil za jedno iné nemé dieťa. V tých dniach som modlil sa o iné nemé dieťa. A hovorila matka, nechce hovoriť, nechce nič hovoriť. A matka hovorila, ono nic nechce mluviť. Modlil som sa za neho a zase nič nehovoril. Modlím sa o nie i ono nic dalej nemluvilo. A keď odchádzali preč, i keď odchodili, podával som im ruky. Dával im ręka na požegnanie. Podal som tomu nemému dieťaťu ruky. Tomu nemému diecku podávam ręka. A hovorím ahoj. I mówię ahoj. A ona mi hovorí ahoj. Ona hovorí ahoj. A on prestal jej hovoriť. Aleluja. Zajatý. Ak nebudeme mať lásku k týmto ľuďom. Že nebudeme mať milosti do tých ľudí. Čo im dáme? Co im dáme? Dáme im svoje učenie. Svoje učenie. Svoju duchovnosť. Svoju duchovnosť. Čo dáme? Duchovnosť. Co dáme? Dajme im srdce. Dajme im srdce. Slúžme týmto ľuďom. I slúžme tým ľuďom. Choďme a vyhlasujme slobodu. Choďme i ohlašajme. Tým, ktorí sú zaviazaní. Ti, ktorí sú poviazaní. A mohol by som vám veľa, veľa hovoriť. I mohol by veľa. Toto sú len posledné veci, ktoré som zažil. To sú jedine ostatnie rzeczy, ktoré doświadczyłam. A každý deň nové a nové skúsenosti. A každý deň przychodzą nové i nové doświadczenia. Navštívil ma profesor psychiatrie. Odwiedził mnie profesor psychiatrii. Z Maďarska. Z Węgier. A hovoril, že má problémy. I mówił, że ma problemy. Służył som. I też mu usługiwałem. Nogi som mu umywał. Umywałem mu nogi. A przeżył uzdrowienie. I przeżył uzdrowienie. A odišiel domov do svojej krajiny. I wrócił się do domu, do swojego kraju. A sadol si späť do svojho úradu. I zajął ponownie to miejsce pracy. A prichádzali jeho pacienti. I przychodzili do niego jego pacjenci. A jeden pacjent, którego úrady nariadili k niemu, pretože bol agresívny a zlý na svoju rodinu. Jeden pacjent, którego urzędy skierowały do niego ze względu na jego agresywność. Tak hovorí, no musím vám dať silné lieky. On mówi, no muszę dać wam silne leki. Podľa tej diagnózy, ktorá vám je určená, vy musíte brať silné lieky, aby ste proste toho ducha agresivity dokázali utlniť. Zgodnie s tą diagnozą, którą macie, musíte mieć silné leky, abyste byli v stanie tego ducha agresivného stłamsiť v sobě. A hovorí, čo je vaše zamestnanie? I mówi, jaké je vaše miejsce pracy? On hovorí, ja som šofér kamionu. Jestem šoférem, prowadzę ciężarówkę. Profesor mu hovorí, no to zabudnite. Od teraz już nie jesteś szoferem. I profesor mówi, no musicie zapomnieć o tym, już teraz nie jesteście kierowcą. Lebo wy z tymi to lekami nie możecie sadnąć za wolę. Z tymi lekami nie możecie usiąść za kierownicą. A ten mąż zaczął tam płakać. I ten mężczyzna zaczął płakać. A mówi, pan profesor. I mówi, panie profesorze. To jest mój chleb. To jest mój chleb. To jest mój koniec. To jest mój koniec. A mówi, ale wyście si uczyli swój koniec. A on mówi, ale to wy ustanowiliście swój koniec. A wy ste od úradov ku mnie nariadeni a ja musím naplniť to, čo je papier. Vy
Wy jesteście przysłani do mnie przez urzędy, ja muszę wypełnić to, co napisane w papierach. Aury, a nie macie niejakiej lieku, który nie ma wedle się ucinki? A mówi, nie macie inny lek, który nie ma skutków ubocznych? A ten to profesor rozmyśla. I ten profesor rozmyślał. A Aury, mam. Mówi, mam. No tak mi ten dajcie. Tak proszę, ten mi dajcie. A Aury, no dobre, ale ten to lek sa nie je, ten sa poczuła. No dobrze, ale ten, tego leku się nie je, jego się słucha. Tak budem poczuwać. Tak będę go słuchał. A hovorí, a budete celou cestou, a pôjdete kamionom, stále to budete počúvať. A či budete to slúchať na tej drodze, ak budete jechať tom ťažovkom, či budete celý čas to slúchať? Áno, budem to počúvať. Tak, budete celý čas slúchať. Tak hovorí, dobre, tu máte. Dobre. Budete počúvať toto CDčko celou cestou, jak obídete Európu, zatiaľ nevypnete magnetofón. Tak máte slúchať to kasety, či to nagranie, až prejdete celú Európu. Vrátil sa k profesorovi. I vrútil sa do toho profesora. A hovorí, pán profesor. I hovorí, pane profesore. Nemáte ešte taký liek. Nemáte ešte taký liek? Taký dobrý bol. Taký bol dobrý. A hovorí, mám. A hovorí, tak, ešte 150 CD-čok mám pripravený. Ešte mám 150 takých pôjd. A hovorí, už teraz chodte a počúvajte. I hovorí, už teraz ičte i slúchajte. A dnes tento šofér kamionu patrí pánu Ježišu. I dziś ten kierowca ciężarówki należy do Pana Jezusa. Wiecie, co się stało? Czy wiecie, co się stało? On poczuł radą te kazania. On chętnie słucha tych kazań. A kiedy zawrócił, obiśiel całą tu Europę. I kiedy wrócił się i objechał rzeczywiście całą Europę. On nie przyszedł za profesora. Nie przyszedł do profesora. Przyszedł do domu. Ale przyszedł do domu. A mówi, mężelka moja droga. I mówi, żona moja droga. Pójdź do tej listy. Pójdźmy do tego pokoju. A ona, wiecie, taka ubolena, a strach mała z niego. A mówi, co chcesz? A ta była, bała się i nie wiedziała, czego oczekiwać. Powiedziała, czego chcesz? Mówi, chodź do izby. Mówi, no chodź, do pójdziemy. Spana. Pójdziemy tam do sypialni. A ona przyszła tam z nim. I ona poszła z nim. On padł na kolana. On padł na kolana. A zaczął wyznawać swoje grzechy. I zaczął wyznawać swoje grzechy. Przed jej oczami oddał swoje serce Panu Jezusowi. Przed jej oczami oddał swoje serce Chrystusowi. Kiedy żona widziała, co się dzieje z jej mężem. Kiedy żona widziała, co się dzieje z jej mężem. Padła na kolana i ona. I ona padła na kolana. A oddała swój żywot Panu Jezusowi. I ona oddała swoje życie Jezusowi. A Pan da żywot a miłość. Teraz w juliu będziem tuto rodzinę krzcić. Jeśli Pan odda łaskę, to będę ich chrzcił w lipcu. Halleluja. A tento profesor hovorí, brat Šanko. I ten profesor mluví, bratě Šanko. Mám 150 tvojich kázeň. Mám 150 tvojich kázeň. A ja rozdávam svojim pacientom. I rozdávam svojim pacientom. A ty kázeňa lepšie fungujú ako lieky. A ty kázeňa lepšie działajú než to leky. Halleluja. Tak sa raduje. Tak sa raduje. Zajatí ľudia. Ľudia związani. A oni sú vyslobodzovaní. Są uwalniani. Oddawają swoje żywoty Panu Jezusowi. Oddają swoje życie Panu Jezusowi. A wielkie rzeczy się dzieją. I wielkie rzeczy się dzieją. Sława mu za to. Chwała mu za to. Chodźmy dalej. Ślepym nawrót zraku. A ślepym przejrzenie. Którzy są to ślepi ludzie? Którzy to są ślepi ludzie? Wiecie, Pán Ježiš hovorí, pretože hovoríte, že vidíte, vaša slepota ostáva. Pán Ježiš mluví do ľudí, přes to, že mluvíte, že vidíte, vaša slepota trvá. Ktorí sú to tí slepí ľudia, ku ktorým je Pán Ježiš poslaný? Ktorí sú to tí slepí, do ktorých Pán Ježiš je poslaný? Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, o, ja mám dobré učenie. Niektorí ľudia hovoria, o, ja mám dobrú naukę. Ja mám dobrú cirkev. Ja mam dobry zbor. Czy dobry zbor? Ja mam proste, ja mam perfektnego kazatela. I świetnego głosiciela słowa. Ja mam papieża. Mam papieża. Albo kogokolwiek. Bądź kogokolwiek. Co si myślicie, że ty to ludzie widzą? Czy myślicie, że ci ludzie widzą? Kiedy Pan Jezus otworzył oczy ślepemu, koho videl pán, ten človek prvého? Annáša, Kajfáša, alebo
Albo kogo? Jak myślicie, kogo zobaczył ten ślepy, który przejrzał tego Pana Jezusa zdrowy najpierw? A nasza Kajfasza czy innego człowieka? Kogo zobaczył? Kogo widział? No Pana Jezusa. Pana Jezusa. Aleluja. Ten, kto nie widzi Pana Jezusa, jest ślepy aż do dnia. Ten, który nie widzi Pana Jezusa, jest ślepy aż do dnia. To wszystko, co mam łasam, to jest Pan Jezus Chrystus. Wszystko, co mam Boże, to jest Pan Jezus Chrystus. A co jest nad to, to nie jest nie. A co jest ponad, to nie jest z Niego. On jest wszystkiego wodę. On jest godzien przybyć. Jego widzieć. Jego widzieć. W Nią zakochać. W Nim się zachwycać. O Nią mówić. I o Nim mówić. O Nią śpiewać. O Nim śpiewać. O Nią baśnić. O Nim marzyć. O Nią premyślać dniem i nocą. O Nim myśleć dniem i nocą. To jest ten, komu Pan otworzył oczy. To jest ten, któremu Pan otworzył oczy. Ten, kto nie widzi Jezusa. Ten, który nie widzi Jezusa. Jest lepiej aż do nas. Jest ślepy aż do dzień. A Pan Jezus mówi, przyszedłem otworzyć oczy ślepym. A Pan Jezus mówi, przyszedłem otworzyć oczy ślepym. A ty, który już nie mają nadziei, posłał na słowo. A ty, którzy nie mają nadziei, w naszym przykładzie uciśnionych, wypuścić na wolność. To znaczy, że wyraz ich to słowo. To znaczy ogłosić tę wolność. To wszystko jest wyrazowanie. To wszystko jest ogłaszanie. Nigdy nie jest napisane, że przyjął co, aby są strachał zawory, aby są rozstrachał puta, aby są rozstrachał reťaze. Nigdzie jest, tym, nie jest napisane, to, o tym Pan Jezus nie mówi. Że fizycznie mamy rozwiązywać te pęta, wszystkie łańcuchy. Ani Pan Jezus sam nie rozstrachał puta. Ani to Pan Jezus sam nie czynił. Ale wiecie, co robił? Ale czy wiecie, co robił? Wyhlasował słowo. Ogłaszał wolność. A my służymy z wiery do wiery. Służymy z wiary do wiary. A my zamodlimy za to. I modlimy się o to. A służymy niekomu, aby to były od Boga przyprawione skutki. Gdy służymy, aby to były od Boga przygotowane czyny. Aby ci ludzie, ku którym będziemy służyć, aby oni mieli wiarę. Aby ludzie, którym będziemy usługiwać, by mieli wiarę. Wiecie, jaka wielka rzecz jest służyć z wiery do wiery. Czy wiecie, jak wielką rzeczą jest służyć z wiary do wiary? Mamy jeszcze chwilę czasu. Jeszcze jedną skrócę odpowiem. Możemy? Możemy. To jest wielka rzecz. Jest to wielka rzecz. Pozwólcie za Pan Jezus nigdy nie mówi, to będziemy robić, tamto będziemy... Nie, głosić, hlasić. Spójrzcie, Pan Jezus nigdzie nie czyni, nie rozrywa tych więzów, tylko mówi głosić uwolnienie. Hlasić ślepym nawrót zraku. Ogłosić ślepym przejrzenie. Hlasić zajatym słowo. Ogłosić jeńcom wyzwolenie. Hlasić uzdrowienie złomionym sercom. Ogłosić uzdrowienie. Wszystko jest ogłaszane. Sercom. Wszystko jest ogłoszenie. To jest wielkie tajemstwo, co Wam mówię. To jest wielka tajemnica, co Wam że mówię. Słowo jest moc. Że w Słowie jest moc. Wiecie, jaką ma moc to Słowo, które Bóg przez mnie posyła? Czy wiecie, jaką moc ma to Słowo, które Bóg przez mnie posyła? Jaką ma moc nad moim żywotem? Jaką ma moc nad moim życiem? Ako to Słowo kona w moim żywotem? Jakie to Słowo czyni w moim życiu? Nigdy nie będzie Słowo mocniejsze kona przez Ciebie, ako kona w Ciebie. Nigdy Słowo nie będzie działać mocniej przez Ciebie, niż działa w Tobie. A ty sam potrzebujesz mieć stan wiary. A ty sam potrzebujesz mieć ten stan wiary. A musisz modlić się za to, aby tym ludziom, ku którym jesteś posłany, aby oni mieli wiarę. I musisz modlić się o ludzi, do których jesteś posłany, by oni mieli wiarę. Lebo jak oni nie będą mieć wiary, ponieważ gdy oni nie będą możesz mieć wiarę, możesz wlasić największe rzeczy. Możesz gościć te największe rzeczy. Przejdzie to popry nich. A przejdzie to jakby obok nich. A nie dotknie się. I się ich nie dotknie. Teda to jest miłość. Ta miłość Pana współuczynkuje. Jest to łaska Pana, która współpracuje. Powiem Wam jedną skusenę. Opowiem jedną historię. Abyście widzieli, jak ta miłość pracuje. Abyście widzieli, jak ta łaska pracuje. Jedna rodzina ma zawołała swojej zomierającej matki. Jedna rodzina poprosiła mnie do swojej matki, która już umierała. W tej rodzinie była len dcera Pánova a jej manžel. Dcera Pánova? Len dcera patrila Pánu Ježišovi a jej manžel.
I w tej rodzinie tylko córka i mąż należeli do Pana. A ta matka była zupełnie bezbożna. A matka była, pełnie żyła bez Boga. Żyła nieczysty żywot, no, zły żywot. Żyła złym życiem, bezbożnym. A ta to córka mi mówi, brat Aleksander. I ta córka powiedziała do mnie, bracie Aleksandrze. Ja sam modlim za spasenie mojej matki. Modlę się o zbawienie mojej mamy. Prosím cię, lekarze powiedali, że ma już 5 godzin żywota. Lekarze powiedzieli, że ona ma już tylko 5 godzin. Mogłbyś się uwolnić, a przyjść rychlo do niemocnicy. Czy mógłbyś tak uwolnić i szybko przyjść do szpitala? Lebo już rana se nie doszła. Ponieważ ona nie doczeka rana. Lebo ma ciężką rakowinę. Ma bardzo ciężką. Metastazy po całym ciele. Ciężki stadium raka i po całym ciele przerzuty. Mogłbyś ją przywieźć do Panu Jezusa. Czy mógłbyś się przyprowadzić do Jezusa? A mówi, modli się za to, ja przyjdę, ale Bóg się zmiłował. Ja powiedziałem, modli się o to, ja przyjdę, to Bóg okazuje łaskę. Tak co sam modlił, co mam tej to żenie powiedzieć? Modliłem się, co mam powiedzieć tej kobiecie? A kiedy są przyszedł tam na to miejsce, ta żena leżała w niemocnicy na łóżku. I kiedy przyszedłem do tego szpitala, kobieta leżała na łóżku. Ona była taka chuda, kość, a koża na niej. Była tylko kością i skórą. A jak sobie wiecie przedstawić kostru obleczoną w koży, tak taka była. Jak sobie potraficie wyobrazić kościotrupa. Kus smalu nie było widzieć na niej. Tak właśnie wyglądała, zupełnie bez mięśni. Kości obleczone w koży. Tylko kości w skórze. Tak ją zożerał rak. Tak ją rak zjadł. Przyszedł som do tejto kostre. I przyszedłem do tego kościotrupa. A te oczy sa na mnie dívali z hlbky. I te oczy patrzyły do mnie z głębokości. A hovorí mi. I mówię jej. Nie przyszedł som sam od seba. Nie przyszedłem sam od siebie. Mnie Pan Jezus posłał k tebe. Mnie Pan Jezus do ciebie posłał. Aby som ti povedal dobrú správu. Aby ci powiedzieć dobrą wiadomość. Że ti odpustil všetky tvoje hriechy. Że ci odpuścił wszystkie twoje winy. Od twojego narodzenia. Od twojego narodzenia. Wszystko, co si popáchal. Wszystko, co uczyniłaś. Wszystko masz odpustione. Wszystko masz przebaczone. A naraz te oczy zaczęły świecić radością. I naraz te oczy zaczęły świecić radością. To były tak krasne oczy. Były to tak piękne oczy. Ona uwierzyła. Ona uwierzyła. Boże, takie to nadmierne, kiedy mogę służyć z wiarą do wiary. Jakie jest to wspaniałe, kiedy mogę usługiwać przez wiarę do wiary. A mówię, przyjmasz to, wierzysz to? I pytam, czy wierzysz w to, czy przyjmujesz? A ona ale kiwnąć wiedziała, nie wiedziała już rozprawać. Wiedziała rozprawać, ale jej nikt nie rozumiał. Nie potrafiła mówić tak, by ją ktoś zrozumiał, więc tylko kiwała głową, że tak. Sice córka jej, jedyna córka jej wiedziała rozumieć. Tylko jej córka potrafiła ją zrozumieć. Nikt inny jej nie rozumiał, ani doktor, ani siostry. Nikt inny jej już nie rozumiał, ani lekarza, ani siostry. A mówię, chcesz przyjąć tohto Pana Ježiša do serca, który ci odpustił wszystkie twoje hriechy? I zapytałem, czy chcesz przyjąć tego Pana Jezusa do swojego serca, który ci odpuścił wszystkie twoje grzechy? A ona kiwnęła, ano. Ona kiwnęła głową. Ale te oczy się radowały. A te oczy się radowały. A tak som zobrał olej. I tak wziąłem olej. Pomazał som ją olejem. Pomazałam ją olejem. Wierzył som ją k tomu, aby powołała Pana Ježiša do serca. I prowadziłem ją do tego, aby zaprosiła Pana Jezusa do serca. Mówiłem sobie, wiem, że nie wiesz mówić. Mówiłem jej, wiem, że nie potrafisz ale mówić. Ale będę się za Ciebie tak modlić, jako kiedy się za Ty modliła. Ale będę tak się modlić, jako Ty byś się modlił. A Ty zachyć myślienko każdego słowa, co będę mówić w Twoim imieniu. A Ty chwyć się myślą każdego słowa, które wypowiem. A tak się sam modlił. I tak się modliłem. Otwieram Ci serce, Panie Ježišu. Otwieram Ci serce, Panie Ježišu. Wstup, Panie Ježišu, do mojego serca. Wstąp do serca mego. Dziękuję, że si wstąpił. Dziękuję, że wstąpiłeś. Dziękuję, że są Twoja. Dziękuję, że jestem Twoja. A dziękuję, że Ty si mój. Dziękuję, że Ty jesteś mój. A dziękuję, że si mi odpustił wszystkie moje grzechy. Dziękuję, że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. A dziękuję Ci, że masz pre mnie przyprawione niebo. I dziękuję Ci, że masz dla mnie sława Ci, halleluja. Niebo, chwała Ci, halleluja. Amen. A kiedy som otworzył oczy. I kiedy ja otworzyłem oczy, widzę, jak ona się raduje. Widzę, jak ona się raduje.
hovorím, táto žena má veľkú vieru. I mluvím, tá kobieta má veľkú vieru. Lekári povedali, že ešte 5 hodín bude žiť. A lekáři povedali, že ona bude tylko 5 hodín žiť. Tu už nič nepokazujem. Tu už nic nezepsuje. Keď sa pomodlím aj za jej uzdravenie. Kedy pomodli si o jej uzdravenie. Položil som na ňu ruky. Položil na ňu ręce. Menej Ježiša Krista som sa postavil proti tej rakovine. V mene Jezusa Kristu sa stanovám šitivko tému rakovi. A prikázal som menej Ježiša Krista, aby v tomto momente všetko odišlo od nej. A nakázalem, aby v tom momente všetko od nej odešlo. Potom som objal tú kostru. I objavím toho košťa trupa. A odišiel som. I odšiel vám. A keď som ja odišiel, zakývala na svoju dcerku. A keď ja odšedujem, ona tak kývne na svoju dcerku. A hovorí. I mluví do nej. Dcerka moja. Dcerko moja. Keď ja prídem domov z nemocnice. Keď ja prídem do domu ze špitala. Tak ja rozrobím cesto. Tak vyrobí často. A ty upečieš bratovi Aleksandrovi dobré koláče. A ty upečieš bratu Aleksandrovi dobré ťašo. A cerke skoro oči vypadli. A cerke tak oči vypadli. Mamo, ve ty už za chvíľu budeš tam v nebeskom kraji. Matko, ty už za chvíľa budeš v nebeských krajinách. Ona si to tak myslela. Tak myslela. A čo ty chceš zo špitála ešte pred domov? A ty chceš ešte do domu prísť? O mesiac táto matka išla domov zo špitala. Mesiac pozdne tá kobieta vyšla zo špitala do domu. A oni mi tie koláče upiekli. I upiekli mi to ťasto. Aleluja. Viete, čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Po mojom odchode. Po mojom odejšťu. Viete, už mesiac bola len na infúzia. Ona nič nejedla, nič. Proste ona už len dožívala. Přes nič nejedla, nepila. Za ním šedlem, ona bola tylko na takých strzykach, nic nie jadła, nie piła. A hovorí, po mojom odchode, cerka moja, donies mi wodę, ja som tak smedna. I powiedziała, córko moja, przynieś mi wodę, tak bardzo chce mi się pić. Ale mamo, ale ty, proste ty to nie potrzebujesz. Donies mi wodę! A córka mówi, ale mamo, do tego nie potrzebuję, ale donieś mi tą wodę. Tak napoiła ją. Tak dała i przyniosła. Za hodinu hovorí, cerka, ja som hladna, ja by som aj klince pojedla, donies mi jeść. A godzinę później wołała jeść. Začali ju krmiť túto kostričku. I začali ten košťo trupek krmiť. A o 3 dní výkali išli von cez ústa. A 3 dní później te nečistosti vyšli z jej úst. Nie zadkom vychádzali, ale cez ústa je to vychádzalo von. I nevychodilo to tylko tylko przy ústach. Lekári čakali každú chvíľu, kedy končí. A ona nekončila. Lekáři čekali, kedy ona umřela, ale ona neumírala. Viete, keď ju otvorili mesiac predtým, keď ju otvorili a videli, že plné telo je metastáz. I kedy mesiac predtým, zanim byłem, lekáři otvorili, zobaczili, že celé telo je plné prežutov. Tak ju zašili nazad. Tak s povratom ju zašili. A povedali, tu je koniec, tu sa už nič nedá robiť. I povedali, tu si už nic nedá zrobiť. A tak ju zašili, že jej aj črevo prišili. I tak ju zašili, že jelito prešili. A to, čo ona zjedla, tak jej nešlo tadiaľ von, ale tadiaľ sa jej to tlačilo von. I to, čo ona zjedla, nešlo dolem, tylko górou. Museli ju zase lekári otvoriť. I museli ju znovu otvoriť. A keď ju otvorili, lekár hovorí, ktorý blázon povedal, že táto má metastázy, však to ani jedna metastáza nie je. Ten lekarz powiedział, jaki to głupiec był, że powiedział, że ta kobieta ma pełne przerzutów, ona nie ma ani jednego. Aleluja. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Wiecie, kiedy służymy z wiery do wiery, kiedy służymy z wiary do wiary, Bóg ma przygotowane wielkie skutki. Bóg ma przygotowane wielkie czyny. O miesiąc tato żena išła domu a napiekła mi koláče. I miesiąc później ta kobieta szła do domu i upiekła mi ciasto. Dobrý je Pán. Dobrý je Pán. A prišiel som, hovorí Pán Ježiš. I prišadol mi Pán Jezus. Aby som vyhlásil rok milosti. Aby oglosil rok lásky. Aleluja. To znamená, všetkým hovoríme o tom roku milosti. To znamená, všetkým mluvíme o roku lásky. A to je to, čo hovorí Pavel, včas i nečas vás. I to, co mówi Paweł, głoś w czas dogodny i niedogodny. Wiecie, jak przyjdą ludzie, a powiedzą, o, ten niech tu nie mówi nic. Nie, może przyjdą ludzie i powiedzą, niech ten nic nie mówi. Ja powiem len dwie bety. A ja powiem tylko
dwa zdania. A tym ludziom już rastą uszy jako lopuchy. A tym już rosną uszy jak ropucho. Nie ropucho, lopuch. Ropucha nie ma. Lopuch, wiecie czy lopuch. A już są przyprawione. Już są przygotowane. Lebo ma, tu jest ten rok miłości. Tam jest ten rok łaski. Hovorme w czas i nie czas. Mówmy w czas dogodny i niedogodny. Ale hovorme mnie Pana Jezusa Chrystusa. Ale mówmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie wtedy, jak mamy łaskę Bożą. Ale tylko wtedy, kiedy mamy miłość Bożą. A nie masz łaskę Bożą. Jak nie masz łaski, miłości Bożej. Tak nie. Tak nie, nie czuję. Hľadaj tu łaskę. Poszukuj tej miłości. Pros Pana, aby Ci dal takie serce. Proś Pana, aby dał Ci takie serce, które będzie płakać z płaczącymi. Które będzie płakać z płaczącymi. A takie serce. I takie serce. Które się będzie radować z radującymi. Które będzie się radować z radującymi. A potem zaczną małe skutki najpierw. A potem będą najpierw małe uczynki. Tak, jako Pálko widzi tu babuśku. O, babi, mogę się za Ciebie pomodlić. Wiecie, jaka to jest wielka, ale za prędce mała. Tak jak Pálko pyta się, czy mogę się babciu za Ciebie pomodlić. I czyni to, ale... i to jest wielka... Wielkie, wielki mużowie z maleńkich dzieci narastli. Choć wydaje się mała i wielcy mężowie urośli z małych chłopców. Z maleńkich skutków wiery narastą wielkie skutki wiery. Z małych uczynków wiary powstaną wielkie uczynki. Ale wtedy, kiedy będziemy mieć to serce. Ale wtedy, kiedy będziemy mieć to serce. Pálko ma aj inne, a wielkie skuseności. Pálko ma... Pre krátko z czasu nie mogło wszystko powodować. Doświadczenia. I z powodu a widzimy, jak rastie jego wiara i rastie jego służba. Ale widzę, jak rośnie jego wiara i służba. Ale pamiętajcie. Ale pamiętajcie. A chcecie, aby wasza służba miała úspech. Jak chcecie, by wasza służba była úspeśna. Miała powodzenie. Aby skutecznie Pan sam mógł przyznawać. Żeby Pan się przyznawał. Hľadajte tych to ludzi, o których są tu mówić. Poszukujcie tych ludzi. Nie ja sam o tym mówię, Pan Jezus. Pan o tym, o nich mówił. On mówił, Duch Panom je nado mną. On mówił, Duch Pański nade mną. A posłał ma. I posłał mnie. Aby som zwestował chudobnym Ewangelium. Aby głosił ubogim Ewangelię. Aby som zwestował zlomeným srdcom. Z tych, co są złomanym sercem, uzdrowienie. Ja bym głosił uzdrowienie tym, którzy mają złamane serca. Aby som zwestował tym, którzy są zajęty, wyslobodzenie. Ja bym zwestował tym, którzy są jeńcami, wolność. Aby som tym, którzy są bez nadziejności, aby som im ogłosił nadzieję. I tym, którzy są bez nadziei, bym im ogłosił nadzieję. Aby som wszystkim zwestował rok miłości. Ja bym wszystkim zwestował rok łaski. Toto robił Pan Ježiš. Toto był program na cały život. To robił Pan Ježiš. A powiedział, zdrowi nie potrzebują lekarza. Zdrowi nie potrzebują lekarza. Ale niemocni. Ale chorzy. Nie przyszedł som wolać sprawiedliwych. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych. Ale przyszedł som wolać grzesznych pokaniu. Ale wzywać grzeszników do. Kiedy Pan Ježiš tymto ludziom służył. Kiedy Ty, Pan Ježiš, służył. Tak służ aj Ty. Tak i Ty służ. A będziesz widzieć. A będziesz widzieć. Że będzie úspěšná Twoja służba. Że będzie miała powodzenie Twoja służba. A ze wszystkiego będzie osławiony Pan Jezus. Niech ze wszystkiego i ze wszystkiego będzie pochwalony, uwielbiony Pan Jezus.